Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie to instytucja kultury samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Mieści się w stolicy regionu, które ze względu na walory przyrodnicze nazywane jest Zielonymi Płucami Polski. Do naszych zadań statutowych należy m.in. sprawowanie opieki merytorycznej nad siecią bibliotek publicznych województwa warmińsko-mazurskiego. W tym celu organizujemy system kształcenia zawodowego bibliotekarzy, czyli konferencje, szkolenia, webinaria, wizyty studyjne do bibliotek w Polsce, a także dzięki akredytacji programu Erasmus+, od 2022 roku, wizyty studyjne do bibliotek i instytucji kultury w Europie. Wybrałam się w podróż do Bari. Miejscowość niezwykła, ponieważ starówka jest ogromna, a zabytki tysiącletnie. Moja biblioteka to budynek dawnego klasztoru karmelitanów bosych, który zachwycił mnie swoją architekturą, nawet miałam własną celę. A magazyny były pełne niesamowitych książek dotyczących regionu. Wiadomo, że królowa Bona została pochowana w kościele świętego Mikołaja w Bari i odwiedziwszy to miejsce, postanowiłam, że to o niej będę szukała poloników w książkach zebranych w tej bibliotece. To zainspirowało mnie, żeby potem zająć się przygotowaniem spotkań z użytkownikami naszej biblioteki w Biskupcu i przeprowadziłam spotkanie kulinarne, spotkanie historyczne właśnie o królowej Bonie, o tym, jak ją odkrywałam w Bari wieczorami w hotelu i w murach biblioteki oraz krążąc niesamowitymi labiryntami starówki Bari. Niesamowita przygoda i do dzisiaj wspominam ją mile. Chciałabym jeszcze. Moim miejscem destynacji w ramach projektu Erasmus była Irlandia. Jako inspirację stamtąd przywiozłam pomysł na to, aby w mojej bibliotece przeprowadzić warsztaty z druku 3D. Udało się to zrobić, czego efektem są na przykład te kolczyki, które mam na sobie, ale też jakby podczas tych warsztatów projektowaliśmy, nie wiem, zakładki do książek i inne rzeczy. Także jeśli Ty zastanawiasz się nad tym, czy wziąć udział w projekcie, mam nadzieję, że Twoje wątpliwości co do wyjazdu do Erasmusa się rozwiały. Nie myśl, jedź. W marcu miałam przyjemność wziąć udział w warsztatach zorganizowanych w Pradze. Tematem warsztatów było radzenie sobie ze stresem oraz z wypaleniem zawodowym. Całość warsztatu prowadziła trenerka z Anglii, która była trenerką mindfulness, jogi i technik oddechowych i te wszystkie ćwiczenia oddechowe, wszystkie techniki przekazała nam podczas pięciodniowego kursu. Potem te techniki, tę całą wiedzę, umiejętności, których się nauczyłam w Pradze, przywiozłam tu do Olsztyna. Każdego dnia wprowadzam je w życie, ale też 31 maja tu w Olsztynie zorganizowałam warsztaty dla bibliotekarzy. I podczas tych warsztatów, które nazwałam Sekret Czterech Pudełek, starałam się przybliżyć chociaż część tych technik, które wydawały mi się takie najciekawsze i takie chyba najłatwiejsze do wprowadzenia. Podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie edukacji pozaformalnej dorosłych. Podniesienie umiejętności posługiwania się językiem obcym. Transfer wiedzy i doświadczeń zawodowych z bibliotek europejskich do bibliotek na Warmii i Mazurach to zaledwie kilka z przykładów realnych efektów, jakie dał nam Erasmus+.